Dzień dobry, witajcie. Dziś przychodzimy do Was z takim mocno nietypowym chyba filmem. W sensie dla nas nietypowym, dla Was pewnie typowym, jeżeli dużo YouTube oglądacie. Ale będzie to Q&A. Zastanawiam się, czy jesteśmy na tyle ciekawi, żeby stworzyć taki film. Ale trochę tych pytań się pojawiło, więc może dzisiaj spróbujemy na nie odpowiedzieć. No. Mamy podzielone je na 12 kategorii, więc jest ich naprawdę dużo. Ja nie spodziewałem się, że tyle tych pytań będzie, ale jeden komentarz był taki mega obszerny. Było w nim 20 pytań. No. Tak. A ten komentarz wygrał konkurs, który organizowaliśmy. A tak wszystkich pytań to mieliśmy, z tego co kojarzę, to chyba tak około 50, więc no. Sporo. Pokaźnie. Dobra, może zaczniemy od tego w sumie, żeby się przedstawić. To cześć, ja jestem Kasia Berowska, a to jest mój mąż. Andrzej. Tak jak widzicie, kanał nazywa się zresztą dokładnie tak jak ja. Mam 27 jeszcze, czy już 8? Jeszcze 7. Jeszcze 27 lat, jestem z rocznika 9-6 i urodziłam się 21 grudnia. No, a ja mam już 29 od kilku dni, bo jestem z 25 października. Tak, Andrzej z rocznika 9-5. No i chyba najwięcej pytań, tak mam takie mam wrażenie, które się powielały, to były te właśnie, ile mamy lat i czym się zajmujemy. Więc może zacznijmy od Andrzeja. Czym się zajmujesz, Andrzeju, tak zawodowo? Znaczy, Kasia już nieraz mówiła, że mnie to można łatwo znaleźć, wpisując sobie imię, nazwisko w Google, bo na LinkedInie czy gdzieś tam trochę mnie widać. Więc ogólnie rzecz biorąc, pracuję w firmie zajmującej się konsultingiem, usługami specjalistycznymi z dziedziny wdrożenia, utrzymania rozwiązań cyberbezpieczeństwa. No, czyli tak w skrócie informatyk, nie? A czy jest, słuchajcie, mózgiem. Ja jestem Pinki, a czy jest mózg? Ja natomiast pracuję w korpo. I cały czas będę to powtarzać, ale nie powiem w jakim. Wydaje mi się, że nie jest to istotne. Siedzę sobie przy komputerku i dzielnie walczę ze swoimi zadaniami. Ponieważ pracuję w dużej korporacji, ja wiem, że niektórzy te firmy lubią lub nie lubią. Nie chcę mówić, gdzie pracuję, bo może to podzielić widownie. Ale bardzo lubię swoją pracę ogólnie rzecz biorąc, więc tak. Czyli Kasia stanowisko to. Pracownik biurowy. Tak, no. W zasadzie tak, no. To co? Przejdźmy może do tych pytań, które nam zadaliście. Uwaga, pierwsza kategoria. Relacje i historia związku. Mm-hmm. I uwaga, Kasia. Jak się poznaliśmy i jak to się stało, że jesteśmy parą? Poznaliśmy się przez Tindera. Mm-hmm. To mało romantyczne, ale wydaje mi się, że większość ludzi obecnie właśnie w ten sposób się poznaję. A jak to się stało, że zostaliśmy parą, no los tak chciał. Ty, no nie, no w sensie, no, no co, pisaliśmy ze sobą, a potem się spotykaliśmy, no i tak to po prostu wyszło, nie? Tak naturalnie, w sensie, wiecie, to jest dziwne spotkać się z typem z aplikacji, no nie? W sensie taki, te pierwsze spotkania zawsze są trochę niezręczne. Ja wam powiem, że miałam taki sygnał umówiony z koleżankami, że gdyby coś się działo, to mają do mnie dzwonić, że jest coś pilnego i ja muszę wracać do domu. I umawiałyśmy się na taką kropkę bezpieczeństwa i to dosłownie była kropka. Jakbym którejś z moich koleżanek wysłała właśnie SMS-em kropkę, to one by wiedziały, że natychmiast ma do mnie zadzwonić, żeby wyciągnąć mnie z beznadziejnej randki. W przypadku Andrzeja nie było to konieczne. W ogóle poznaliśmy się zimą na koniec listopada, więc było uroczo, ale bardzo mroźno. No, na pierwsze spotkanie to byłem ubrany w bluzę z kapturem, zimową kurtkę, jeszcze czapkę miałem, no strasznie było zimno i było taka plucha była też, no bo wyszliśmy na spacer na Stare Miasto, nie? I było już tak trochę chlupowato, w sensie był śnieg i było to takie błoto takie na chodnikach. Tak, no. Także przyszliśmy się po Starym Mieście, po Podzamczu, wylądowaliśmy, słuchajcie, w samych fusach. Mam sentyment do tego miejsca. O, no i ja wziąłem na przykład wziąłem tego Instaxa i mamy swoje pierwsze wspólne zdjęcie z tej randki gdzieś schowane w szafie, bo była na Podzamczu, tam gdzie są te fontanny, był taki neon I Love Warsaw i była taka choinka LED-owa, nie? I tam mieliśmy zdjęcie.
Tak, tak było. I w ogóle słuchajcie, Andrzej mnie bardzo zaskoczył, bo na randkę przyszedł z kwiatami. I wiecie, to jest, ja uważam, że to jest mega cute w kontekście tego, że teraz jesteśmy małżeństwem, ale pierwsza wiadomość Andrzeja, jak nas sparowało, to było, czy to oznacza, że jesteśmy już parą, a ja napisałam, że jesteśmy o krok od małżeństwa. No i patrzcie, jak biedak skończył. Nie instalujcie Tindera. Jak długo jesteśmy razem? Ja mam tu ściągę, w sensie, o patrzcie, mam grawer na pierścionku. No to masz ściągę ze ślubu. To jak mamy 2 lata po ślubie i 5 lat, tak? Chyba mieszkaliśmy tak jakby razem. Czy to będzie 4 lata? Już się gubię w tych datach. 6 lat jesteśmy razem. No to się daleko nie pomyliłem. A ile lat jesteśmy po ślubie? No to 2 lata, odpowiedziałem bęk. Tak, mieliśmy rocznicę 23 września. No. O, tu jest taki fajny, Kasia. Kto pierwszy powiedział, kocham cię? Ja bym powiedziała, że ja, ale to zawsze jest kwestia sporna. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kto kiedyś pierwszy. Tak prowadziliśmy takie rozmowy, to Andrzej był przekonany, że to on był pierwszy. No. Dlatego wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ale ogólnie powiedziałabym, że uczucie tak narodziło się dosyć szybko między nami. No, a idąc dalej, kto pierwszy pocałował? Ty byłaś bardziej tego odważna, to już sobie przypominam. No. Ale to był totalny przypadek, bo ja myślałam, że Andrzej chce mnie pocałować. Więc tak wyciągnęłam dzioba, no i wyszło jak wyszło. Ja jestem nieśmiało, nie? No, to prawda. Siostra Andrzeja ma duży udział w początkach naszej relacji, bo ja miałam czasem problem, żeby Andrzeja rozgryźć, a tak się stało, że poznałam też Anię i się z nią zaprzyjaźniłam od razu. I trochę tam Andrzeja lusterki wewnętrzne mi sprzedawała, więc ja byłam na lepszej pozycji, no bo no miałam, jakby wiecie, znikała mi ta niewiadoma, bo konfrontowałam pewne rzeczy z jego siostrą. A teraz uwaga. Moje ulubione pytanie. Kto pierwszy przeprasza? Otóż odpowiadam, jak to jest. W sensie, jeśli ja coś zepsuję, to ja przepraszam. A jak Kasia coś zepsuje, to idziemy na kompromis i też ja przepraszam. W sensie, ja jestem naprawiaczem i ogólnie jak coś jest źle, to ja mówię, dobra, powiedz mi, co jest źle, to od razu to zmienię, nie? A Kasia ma tak, że jak się pokłócimy o coś, to ona musi mieć ciszę, musi sobie przetrawić i ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że nie odzywa, nie przyznaje do błędu. No przyznaje się do błędu, nawet powiedziałbym, że z perspektywy czasu robi to coraz szybciej i widać, że jest jej głupio, że coś się zwaliła i tak dalej. No ale no, ja przepraszam od razu, a do niej to dochodzi. Jakby to wynika po prostu z różnicy naszych charakterów i sposobów bycia. I problem jest taki, że jesteśmy w tej kwestii na 2 zupełnie przeciwległych biegunach, bo Andrzej jest właśnie taki, że wyjaśnia coś od razu, a ja potrzebuję za 5 godzin. I jakby to, co ja chcę i to, co chce Andrzej, to jest bardzo daleko od siebie i często, gęsto ciężko jest to pogodzić. Problem jest też taki, że ja jestem bardzo uparta. Jak osioł. Więc no ja nie odpuszczam. Jak już się zawezmę, to nie ma ha we wsi, więc no nie mam łatwego charakteru, muszę przyznać. Ale to nie jest tak, że przeprasza tylko Andrzej. On zazwyczaj robi to pierwsze, ale tak jak Andrzej wspomniał, jak ja sobie przetrawię, co się wydarzyło i jakby przemyślę sobie całe te wydarzenia, no to jakby jestem w stanie powiedzieć, że zrobiłam coś źle i naprawdę bardzo mi wtedy głupio. Najgorsze jest chyba w tym wszystkim to, że ja się potem tak zapętlam w tej mojej złości, że przychodzi taki moment, że nie wiem, o co ja się w ogóle z Andrzejem pokłóciłam. No, nawet był jeden taki film na kanale, pamiętam, że Kasia dostała kwiaty, mimo że to ona zdupiła i było takie No, także tak. Przechodzimy płynnie do drugiej kategorii. Ale to już trochę odpowiedzieliśmy. Jest praca i życie codzienne. To gdzie pracujecie, to już było. Czy na co dzień też macie takie pozytywne podejście do życia? Ja nie wiem, czy my jesteśmy pozytywni. W sensie takim, myślę, że ja trochę jestem. Ja lubię też chodzić z głową w chmurach. Może nie jakoś bardzo wysoko, ale mam takie wyobrażenie na temat życia, że ogólnie, jeżeli bardzo czegoś chcemy i będziemy o tym tak intensywnie myśleć, to gdzieś tam los prędzej czy później nas do pewnych rzeczy doprowadzi. Oczywiście my musimy mu bardzo pomagać, bo rzeczy nie dzieją się same, ale no ja mam tak, że
ja sobie leżę wieczorem w łóżku i myślę sobie, co by było, gdyby. Niektórzy mówią, że to jest bardzo takie jakby, no po co? Szkoda czasu. Ale ja sobie wizualizuję to, do czego chciałabym dążyć i myślę o tym bardzo intensywnie i choć może zabrzmieć to dziwnie, bo wiecie, no jakieś tam energie i tak dalej. I ja uważam, że takie rzeczy trochę potem przyciągam. Są takie kwestie na przykład jak kupno samochodu albo kupno mieszkania, z których z Andrzejem bardzo długo nie mogłam przewalczyć. A patrzcie, wydarzyło się to wszystko. No i w dobrym czasie, w najlepszym czasie, jaki mogliśmy to zrobić. No ale wiadomo, no to trzeba mieć jakieś jakby twarde podejście do życia i nie, Andrzej jest bardzo nie działać pod wpływem impulsami. Trzeba przemyśleć, to nie jest kupno, nie wiem, papieru toaletowego za 5 zł, nie? No nie. No. Więc, czy Andrzej, ja mam pozytywne podejście do życia, tak sobie myślę, do tego, co mnie czeka. Wiadomo, mam gorsze dni, a Andrzej powiedziałabym, że jest realistą. On mnie zawsze sprowadza na ziemię i przyznam, że czasem mnie to drażni, że nie chce tak ze mną pogdywać. Zawsze mnie Andrzej prowadzę do parteru. Ale jakbym to trochę inaczej rozpatrywał to pytanie, bo ogólnie mi się wydaje, że ja jestem taki śmieszny, sobie lubię dużo pożartować, ale nie zawsze, w sensie potrzebuję czasu i swojego towarzystwa, które znam, żeby się tak wyluzować, nie? O, tak bym powiedział. No. Dalej. Czy możecie się podzielić z nami jakimiś śmiesznostkami z waszej pracy? To ja powiem pierwszy. U mnie chyba nie ma takich śmiesznych rzeczy, bo moja praca... Nie, no nie chcę mówić, że moja praca jest tak poważna, ale no w sensie, no ja się często muszę zmurzyć w robocie i nawet jak robię coś, co wymaga skupienia, to lubię ciszę, nie wyłączam sobie muzykę, nie? Pomyślcie sobie nazwę jakiejś bardzo dużej firmy znanej i na 75% Andrzej kiedyś na jakimś etapie swojego życia z nią współpracował lub dalej współpracuje. Jeżeli pomyślicie o jakimś banku, ministerstwie i tak dalej, to macie bardzo duże szanse na to, że traficie, że jest to jeden z klientów firmy, dla której pracuje Andrzej. A ja wam mogę powiedzieć z mojej poprzedniej pracy, bo pracowałam w call center. Wcześniej pracowałam, słuchajcie, w PZU i to przez bardzo w sumie długi czas, chyba 4 albo 5 lat. Najpierw byłam konsultantem, potem robiłam trochę inne poważniejsze rzeczy, ale wiecie, żebyście sobie nie pomyśleli, że byłam tam nie wiadomo kim. Natomiast zdarzyło mi się kiedyś, że trafił mi się taki bardzo nieprzyjemny klient, bo pracowałam na infolinii, która zajmowała się organizacją lawet samochodów zastępczych, czyli generalnie obsługa assistance. I trafił mi się kiedyś pan, który był bardzo nieuprzejmy i bardzo sfrustrowany po kolizji, którą miał. I podając mi adres mailowy, taki chciał być sprytny i literkami, czyli S jak Sabina, P jak Patrycja, przeliterował mi adres mailowy, który brzmiał spierdalaj@gmail.com. Uważam, że to było dosyć zabawne. I zdarzyło mi się też kiedyś, słuchajcie, że jakiś pan, nie wiem dlaczego, ale tak mu się spodobała rozmowa ze mną, że w trakcie tej rozmowy kilka razy pytał mnie o moje imię i nazwisko. Trochę mnie to zestresowało, bo bardzo często klienci tak robili wtedy, kiedy, wiecie, zgłaszali jakąś w cudzysłowie skargę na konsultanta, który nie chciał im pomóc. Ja, a propos tych skarg, mogę wam powiedzieć, że bardzo dokładnie przeczytajcie, zanim coś podpiszecie, na przykład właśnie owo w przypadku ubezpieczenia, bo nie wszystko przysługuje wszystkim. I słuchajcie, rozmawiam z tym panem dalej i on już któryś raz mnie pyta o moje imię i nazwisko, a ja nigdy w moich mediach społecznościowych nie oznaczałam, gdzie pracuję. I w pewnym momencie piknął mi telefon i miałam powiadomienie z Messengera, czy to z panią właśnie rozmawiam po linii. Oczywiście nie odpisałam na to, ale uważam, że to też było coś takiego zabawnego. I płynnie przechodzimy do trzeciej kategorii, YouTube i kanał. I uwaga, Kasia, pytanie do ciebie. Jak wpadłaś na pomysł z założeniem kanału na YouTubie? Chciałam mieć pamiątkę z przygotowań do ślubu. Nawet nasz pierwszy film na kanale właśnie mówi o tym, że brakowało nam w internecie takich treści, którymi moglibyśmy się zasugerować w kontekście tego, jakie będą koszty wesela. I ja się przyznaję, że taki film u nas na kanale finalnie nie powstał. Mimo, że ja miałam przygotowane bardzo dokładnie rozliczenie całego tego wydarzenia, to tak bezpośrednio po ślubie moja mama zasugerowała mi, że może warto byłoby odczekać, żeby goście nie czuli się, że w pewien sposób, jakby wiecie, chcemy ich rozliczyć z tej ich obecności na weselu, żeby ktoś po prostu tego źle nie odebrał, nie sprawić komuś tym przykrości.
I finalnie takie podsumowanie się nigdy nie pojawiło. Ale gdyby ktoś był ciekaw, to nasze wesele kosztowało nas około 70 tysięcy złotych. Mm-hmm. No i od razu odpowiadam, że to był pomysł Kasi na założenie kanału. Ja to ogólnie jestem taki zamknięty w sobie, nie? I czy decyzja była planowana, czy spontaniczna? Bardzo spontaniczna. To było na takiej zasadzie, że chciałabym mieć pamiątkę. I Andrzej mówi, no dobra, no to w sumie możemy spróbować coś nagrywać. I padła propozycja, że telefonem. A ja miałam takie od razu, nie, bo telefonem to niewygodnie, bo ta przednia kamera jest gorsza niż tylna. Tylnią jak się nagrywam, to nie widzę. I Andrzej usiadł i zrobił bardzo szybki research, bo Andrzej lubi robić research, jeżeli chodzi o różne maści sprzęt i gadżety. I kupił kamerę. No. To było właśnie Sony ZV-1. Mhm. I uwaga, teraz ja odpowiem. Zarobiliście już coś na filmach na tym kanale. Uwaga, YouTube działa tak, że jeśli ma się przynajmniej 1000 subskrybentów i ileś tam godzin wyświetleń, to można przystąpić do tego programu partnerskiego Google AdSense. No i w sumie się trochę wahaliśmy, ale Kasia stwierdziła, dobra, tam włączmy. I uwaga, masz to włączone chyba od sierpnia, albo od końcówki sierpnia, początku września, nie? I wszystkie filmy zarobiły na kanale Kasi 600 zł. Także no, to się od razu wiąże drugie pytanie, czy da się wyżyć z YouTube'a? Na pewno. Pewnie tak, ale to zależy wszystko od skali. Nigdy nie robiliśmy tego zarobkowo, robimy to tak czysto hobbystycznie i szczerze mówiąc faktycznie to tak wychodzi, no bo jak gdzieś sobie wracamy do tych filmów, to lubię sobie odpalić, nie wiem, Dubaj albo jakieś czasami wycieczki, albo właśnie te nawet rzeczy z mieszkania czasem się przydają, więc fajnie sobie tak do tego wrócić, a to, że mamy jakiś tam widzów i ktoś tam lubi to oglądać, to tym fajnie dla nas. Wiecie, na początek tego kanału i w dalszym ciągu myślę, że tak jest, to są przede wszystkim wyświetlenia od naszych bliskich. Nasza babcia ma update tego, co się u nas dzieje w miarę na bieżąco. Wiecie, to zarabianie na tych filmach, no to jest, czy trzeba było to włączać, nie trzeba było, natomiast to działa tak, że jeżeli włączacie monetyzację na filmach, to YouTube też z tej monetyzacji zarabia i dzięki temu te wasze filmy bardziej promuje, więc jakby wydaje mi się, że ten przyrost subskrypcji, który był jakiś czas temu, wynika właśnie z tego, że tą monetyzację między innymi włączyliśmy. Pojawiły się też jakieś firmy, którym wleciało naprawdę sporo wyświetleń, więc wydaje mi się, że warto, jeżeli chce się kanał rozwijać. Natomiast ja osobiście nie mam takiej presji, że muszę żyć z YouTube'a, bo wydaje mi się, że oboje lubimy to, co robimy zawodowo. Nie boli nas to, że chodzimy do pracy. Wiadomo, no kryzysy istnienia się wszędzie zdarzają, jak jest ciężko, żeby nie było. Jakby kanał Kasi tak pyknął i by robiła z jakieś 30 klocków miesięcznie, to pewnie by zrezygnowała z pracy z korporacji, nie? No pewnie tak, ale ja nie wiem, czy ja bym tak chciała. Bo wiecie co, ja sobie myślę, że ja jestem chyba za delikatna czasem na różne komentarze i widzę po filmach, które gdzieś tam trafiają do większej liczby osób, że niektóre te komentarze mnie bolą. Na krótko, całe szczęście, bo mam takie poczucie, że te bardzo niefajne komentarze, takie, które, nie wiem, wbijają nam w szpilki, świadczą o tych ludziach, a nie o mnie. Tak jakby oni mają ze sobą jakiś problem, a nie ja. Ale nie zmienia to faktu, że na chwilę ta szpileczka mi kujnie. No to gdzie się widzisz w internecie za rok? Myślę, że dalej tu przy tym stole. Myślę, że w ciągu najbliższego roku, jeżeli dobrze pójdzie, to nie wiem, dobijemy może do jakichś 1600 subskrypcji. Tak biorąc pod uwagę fakt, jak idą nam te przyrosty, myślę, że byłoby to możliwe. Natomiast ciężko mi powiedzieć, bo na ten moment nie jest żadnym moim celem, dokładnie, żeby na tym YouTubie nie wiadomo jak zarabiać. Hobby. Tak jak widzicie, przez ostatnie kilka miesięcy zarobiliśmy niedużo. Kamera, którą nagrywamy, kosztowała parę razy tyle, więc myślę, że to też pokazuje, że to nie jest kwestia tego, żeby coś z tego mieć, poza tym, że mamy z tego frajdę. No. I ja odpowiadam na ostatnie pytanie z tej kategorii. Kiedy film w siłowni? Chyba Kasia już też to mówiła w którymś vlogu albo w komentarzy. Ogólnie rzecz biorąc, nie chcemy zakłócać spokoju innych osób, które sobie tam ćwiczą. Trzeba pewnie byłoby mieć zgody, a to sądzę, że znaczy, jest. Ogólnie wiemy, że na tą siłownię, na którą my chodzimy, też przychodzą różne influencery czasem. W ciągu dnia oczywiście nie wtedy, kiedy nas nie ma, ale mój trener mi mówił, że widział tam różne pary, które nagrywały. Generalnie nikt się o to nie czepia, natomiast
myślę, że ja bym się trochę z tym źle czuła, żeby, wiecie, ciężko byłoby to tak ustawić, biorąc pod uwagę fakt, jaki ta siłownia ma układ, żeby nikogo innego nie było w tle. Amadeusz, czyli mój trener, też jest taki raczej z tych bardziej wstydliwych, więc musiałabym uważać, żeby też jego na tym filmie nie złapać. Więc myślę, że taki film z siłowni, z tego jak ćwiczy, się nie pojawi. Zastanawiam się, czy ktoś nie nawiązywał do tego podsumowania, które miałam wam nagrać i ono dotyczącego mojej przemiany. I wydaje mi się, że taki film chwilowo też się nie pojawi, a wynika to z mojego kryzysu istnienia, który przychodzę. Ale Kasia jest dzikiem, żeby nie było. Ja jestem dzikiem? No. No co ty gadasz, dlaczego? Stuwane nogi. A, stuwane nogi. No dobra, no ale to... W sensie nie, no jakby... Ogólnie to jakby powiedział, no to Kasia zrobiła siłkę, nie? Raczej cały czas robi trening siłowy, więc no to raczej... Tak, nie... jakby te treningi nie są, słuchajcie, po to, żebym ja schudła stricte, tylko po to, żebym miała więcej siły, to... No to i różnica jest duża, kondycyjnie i siłowo, więc o to chodziło. Tak, natomiast jeszcze może nawiązując do tego, bo wiem, że miał pojawić się taki film, ale przez najbliższe miesiące myślę, że takiego filmu nie będzie, bo nie... może tak... Trochę mi głupio, bo powiedziałam wam, że niezależnie od tego, jaki osiągnę wynik, nagram taki film na koniec, pod koniec, nie wiem, chyba jesieni czy coś takiego i muszę się z tego wycofać niestety, bo nie chodzi o to, żeby zrobić coś, z czym czujemy się źle. A ja w tym momencie nie czuję się ze sobą jakoś wybitnie dobrze. Nie przytyłam, żebyście sobie nie pomyśleli, że schudłam i przytyłam. Nie. Natomiast bardzo cała ta moja przygoda stanęła i wolałabym się wstrzymać jeszcze z takimi podsumowaniami. Mogę wam powiedzieć, że na ten moment schudłam już 12 kilo. A jaka była waga wyjściowa, o tym kiedyś porozmawiamy. Uwaga, czwarta kategoria. Marzenia i cele. Uwaga, Kasia. Jakie macie marzenia, które chcielibyście spełnić w ciągu najbliższych kilku lat? Nie wiem, czy kilku, czy może kilkunastu. Na pewno ja bym chciała mieć dom. No. Ogólnie wszystkie nasze marzenia, tak mi się wydaje, są takie raczej z gatunku tych rozsądnych. Fajnie jest, wiecie, gdzieś podróżować i zwiedzać świat i tak dalej. Takie podróżnicze marzenia oczywiście też mamy, ale wydaje mi się, że mamy na tyle sensownie poukładane w głowie, że potrafimy sobie te nasze marzenia spriorytetyzować odpowiednio. I takim kolejnym na naszej liście do zrobienia jest właśnie kupno działki i postawienie domu. No, jakiś tam dom, bobo, żeby po prostu było dobrze, wszyscy zdrowi i tak o. Tak przyziemnie, normalnie, nie? Tak. No jakieś fajne, wiadomo, jakieś fajne makajki czy coś, żeby było na stać i tyle. Do przodu. Uwaga, jak no to trochę było powiedziane, jak wyobrażacie sobie samych siebie za 10 lat? No właśnie mniej więcej tak, żeby był dom, żeby była rodzina, żeby był spokój, jakiś ogródek, żeby można było sobie gdzieś tam polatać, coś porobić ciekawego i tyle. Na pewno się trochę zmienimy, bo wiecie, człowiek z wiekiem po prostu mądrzeje. Jakbym sobie miała pomyśleć, jaka byłam, nie wiem, 4 lata temu jeszcze, to na pewno byłam troszeczkę inna. Wcześniej miałam takie, wiecie, ja jestem bardzo bezpośrednia, jak ktoś mnie zna, to ma przyjemność albo wątpliwą przyjemność być czasem świadków objawów mojej szczerości. I kiedyś miałam tak, że bardzo dużo rzeczy ludziom wygarniałam. Teraz mam tak, że jeżeli coś mnie bezpośrednio nie dotyczy, to pewne rzeczy zachowuję dla siebie, już gryzę się w język, mam w sobie więcej takiej poprawności politycznej, a w zasadzie nie chodzi o poprawność polityczną, tylko po prostu o to, żeby komuś przypadkiem nie zrobić krzywdy tym, co ja mam do powiedzenia, żeby kogoś przypadkiem no po prostu nie kujnąć, nie wbić mu niecelowo, ale właśnie jakieś takiej szpilki. I uwaga, następne takie pytanie. Uwaga, jeśli moglibyście przez jeden dzień być dowolną postacią ze świata filmu, serialu lub książki, to kim i dlaczego? O Jezu, to jest trudne pytanie. A ja wiem. Wiesz? No, ja bym był Johnem Wickiem, ale nie po to, żeby być zabijaką i tam tłuc tych wszystkich ludzi, tylko... No mi się mega podoba taki jego system wartości, nie? Że jest taki sfokusowany na tym, co robi. Rodzina jest dla niego największym skarbem. No, dlatego. A poza tym jest BDS-em i to Keanu i wygląda dobrze, więc sorry. I do tego ma prywatnie firmę, która tworzy motocykle. To też mi pasuje. No. Okej, okay, ja mam chyba gorzej. Ja bardzo lubię czytać. Czytam głównie romansidła, więc musiałabym się zastanowić, w jaką kategorię pójść. Ale gdybym miała wybrać taką jakąś odjechaną postać, to ja uwielbiam Avengersów i myślę, że zostałabym Iron Manem. O kurde, sztos, no. A Robert Downey Jr. też jest super. Tak.
No, no. I uwaga, przechodzimy do piątej kategorii. Zainteresowania i hobby. O, no to Kasia, teraz coś mówiłaś, to jakie są twoje ulubione książki, gry, komiksy, filmy? W gry za bardzo nie gram. Jeżeli już, to lubię takie planszówki, ale planszówki z kategorii tych towarzyskich. Coś takiego jak Alias, Ego, tak żebyśmy mogli pograć i się jednocześnie poznać. Chyba, że jest to gra dotycząca Harry'ego Pottera. To wtedy nie musi być jakoś bardzo towarzyska. Jak dotyczy Harry'ego Pottera, to też jest spoko. Jeżeli chodzi o książki, kocham romansidła. Myślę, że możecie to niejednokrotnie zobaczyć, ale mam pełną kolekcję książek Nicholasa Sparksa. To jest chyba mój ulubiony tego typu autor. Ale ogólnie wydaje mi się, że wszystko, co ma w sobie love story i niekoniecznie, ale fajnie jak jest jakiś happy ending, to ja takie rzeczy lubię. Ostatnio pierwszy raz się wzięłam za biografię. Była to biografia Matthew Perego, czyli Chandlera z Przyjaciół, i bardzo mi się spodobało jej czytanie, więc może wezmę się za więcej tego typu książek, ale to zobaczymy. A filmy? Harry Potter! I filmy świąteczne. No. Uwielbiam, słuchajcie, ja wiem, że to nie brzmi może teraz dobrze, ale ja uwielbiam takie mózgotrzepy, takie filmy, przy których nie musicie myśleć, które są bardzo oczywiste, do bólu przewidywalne. Wszystkie filmy z kategorii świątecznej na Netflixie widziałam parokrotnie. A tam nawet są cały czas ci sami aktorzy, więc się człowiek nie musi przyzwyczaić do nowych twarzy, bo grają wszyscy to samo. No. To prawda. A no i oczywiście wszystko, co wychodzi z Disneya i Marvel. Uwielbiam bajki i uwielbiam filmy o superbohaterach. Jaki piosenkarz jest waszym ulubionym wykonawcą? My mamy różne gatunki muzyczne, w sensie różne gusta muzyczne, o tak. Więc ja chyba jestem taki trochę rockowy i lubię taką chyba starszą muzykę niż Kasia, ale żeby nie było, lubię ten pop, co sobie słucha. Ja to, jakbym mi powiedział, to jestem strasznie boomerem, bo mnie tata wychował na Dire Straitsach, Metallice, Philu Collinsie, Rodzie Stewarcie, nie? Mama katowała Briana Adamsa i Celine Dion, co tak... No, ale bym powiedział, że jakbym miał taki wybrać all time favorite, to bez dwóch zdań wybrałbym Dire Straitsów, nie? Mhm. No, u mnie wydaje mi się, że artystów, których lubię, możecie często widywać na tym kanale, bo mamy w zwyczaju chodzić na koncerty. Moim takim all time favorite, jestem przekonana, że do końca moich dni będzie Adele i Ariana Grande. To są jakby, nie jestem w stanie wybrać jednej, bo to są dwa zupełnie różne głosy, dwie zupełnie inne wersje muzyki pop, ale tak. Miley Cyrus, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, absolutnie kocham Ewę Farną, mam jej wszystkie płyty, zresztą za miesiąc idziemy na jej koncert, ilekroć jest w Polsce, gdzieś tu w okolicy, to staram się odwiedzać. Bardzo też lubię głos Natalii Schroeder, Sanach, Sylwia Grzeszczak, no wszystko. O, teraz bardzo Oskara Cymsa, jeżeli chodzi o męskie głosy polubiłam. Czyli... Kiedyś miałam fazę na reggae, słuchajcie, i byłam na kilkudziesięciu koncertach Kamila Bednarka. Miałam bzika na jego punkcie i nie jestem z tego dumna. W sensie fajnie było na tych koncertach, mój mental był taki, że nie jestem z tego dumna, ale ogólnie tak, no. No. Czy mamy jakieś urocze dziwactwa, które chcielibyśmy opowiedzieć widzom? Dziwactwa? Nie wiem, a co jest dziwactwem? Tam chyba było w sensie takim, coś było o tym, że ktoś lubi robić zapasy, no nie? A, coś takiego... tak, że lubi tak, robić no to słuchajcie. Zakupy takie i kosmetyczne i zużywać potem to do ostatniej kropelki, no. Ja też tak mam, bardzo lubię mieć wszystkiego na zapas, dlatego robię tak, że raz na pół roku robię, nie wiem, zakupy z jakiejś kategorii i mamy tego bardzo dużo w swoich szafkach. Ilekroć Andrzej mówi, że kończy mu się szampon, to wtedy mogę powiedzieć, w szafce masz kolejny. No, i nie muszę lecieć do sklepu. Jestem taką Grażyną promocji, uwielbiam kupować na promocjach i z takich rzeczy, na które jestem mocno sfrikowana, uwielbiam robić ludziom prezenty, nawet jak nie mam jakiejś specjalnej okazji do tego, żeby je robić, i mam pierdolca na punkcie Bożego Narodzenia. U mnie Boże Narodzenie zaczyna się już od września, okej? Okay? Jakby nie oceniajcie mnie. Pomiędzy było teraz chociażby Wszystkich Świętych, które spędziliśmy bardzo rodzinnie, ale generalnie ja już słucham Michaela Bublé, słucham płyty świątecznej Sii. Już kupiliśmy prezenty świąteczne dla dzieciaków. Jestem na etapie ustalania innych prezentów świątecznych z naszymi bliskimi, więc no, mam bzika na tym punkcie.
No, mam świra na punkcie świąt Bożego Narodzenia. A ja jestem za bardzo poukładany i musi być wszystko u mnie jak w zegarku. Jak na przykład, jest strasznie pedantyczny. No, jak idę na przykład do łóżka i zauważę, że coś, nie wiem, na stole leży, gdzie nie powinno leżeć, i już się położę, to będzie mnie to męczyło, będę musiał wstać, to przestawić i dopiero potem mógł zasnąć, no, bo nie dam rady z tym żyć, że to nie jest na swoim miejscu. Tak. Uwaga, jakie masz, Kasia, talenty, o których mogłabyś opowiedzieć? Dlatego, Kasia, ja tu widzę, że ktoś napisał, jakie macie. To jest pytanie też do ciebie. Andrzeju, jakie masz talenty? Nie wiem, no nie chcę wyjść na jakiegoś narcyza, ale wydaje mi się, że jestem całkiem mądry. No myślę, że tak, no. No nie wiem, no. Nie, no w sensie, no też lubię to, co robię, no jestem, umiem w komputery, no Jezu, i jakby różne dziedziny, tak, no bo kreatywnie, powiedzmy, moja praca nie jest aż tak mocno kreatywna, tak, to są pewnie jakieś rodzaje schematy i jakaś tam wiedza, natomiast tu kreatywnie to się spełniam właśnie tu, kiedyś sobie działałem w Photoshopie, teraz się spełniam pomagając Kasi w kanale, nie? O. Ja myślę, słuchajcie, to jest kwestia też charakteru, a potem mamy taką kategorię, ale już nawiążę, że jakby pewnego rodzaju talentem Andrzeja jest taki jego też jakby upór i pewnego rodzaju opanowanie, w sensie takim, że no jak już dojdzie do takiego stanu krytycznego, to coś go drażni, ale Andrzej ma tak, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych i myślę, że tutaj pan Krzysztof, jeśli nas ogromnie pozdrawiam, szef Andrzeja, mógłby to potwierdzić, że... No, to jest prawda. Nie... Andrzej ma tak, że jeżeli coś jest nie do zrobienia, to on to i tak zrobi. Będzie dokładnie siedział i dłubał i choćby skały srały, on wymyśli rozwiązanie problemu, który go napotkał. Nie mówi się nie umie, mówi się na kiedy. No, Andrzej, naprawdę Andrzej tak ma. A jeżeli chodzi o moje talenty, no to ja śpiewam. Wydaje mi się, że o tym na kanale już kilka razy mówiłam, uczyłam się bardzo długo, teraz zrezygnowałam z tego na rzecz chodzenia na siłownię. No wiecie, wszystko to generuje koszty, lekcje śpiewu nie są tanie i treningi personalne też nie są tanie, a czas nie jest z gumy, doba nie jest z gumy, więc tak, ale śpiewam. I jaki mam jeszcze talent? Mam wybitny talent do tego, żeby się denerwować w sekundę. Uwaga, szósta kategoria. Życie domowe i mieszkanie. Co najbardziej wam się podoba w waszym mieszkaniu? Wszystko. O, skromnie. Nie, no, ale w sumie tak, no. Nie, no w sensie, wiecie, zrobiliśmy to mieszkanie pod siebie, więc nie wiem, czy jest coś, co mi się nie podoba. Jest coś, co bym zmieniła w takim sensie kolorystycznym, i to jest łazienka. Na początku, jakby jak robiliśmy koncepcję na to mieszkanie, zaczęliśmy od łazienki. Łazienka miała być czarno-biała. Mm-hmm. Czarno-biała. Czyli czarna matura, tak. Biała jakby te umywalki, brodziki i tak dalej, no i szare płytki, marmurkowe, nie? Tak, więc jakby taki był pomysł. Natomiast potem wszyscy zaczęli nam odradzać tą czarną armaturę. No i widzieliśmy ją na sensie na żywo, że to nie było, że takie, nie? Widzieliśmy, jak to wygląda po użyciu. No i zrezygnowaliśmy z czarnej armatury na rzecz takiej typowej chromowanej. No i teraz może by to trochę brakuje takiego akcentu, nie? Wydaje mi się po prostu, że łazienka nie jest spójna z resztą mieszkania, bo całe mieszkanie, tak jak widzicie, jest biało, brązowo, takie ciepłe, nie? Beżowe, więc jest bardzo ciepłe w swoich barwach, a łazienka jest kolorystycznie bardzo chłodna. No, ale z drugiej strony jest taka wtedy sterylna, więc widać, że jest czysta, nie? Tak, ale wydaje mi się, że mogłaby być dalej sterylna, gdyby było w niej trochę więcej ciepła. Myślę, że gdybym teraz miała robić mieszkanie, to poszłabym też w marmurek, ale ten, który ma żyłki takie, wiecie, brązowo-złote, albo poszłabym w totalnie jakieś beżowe płytki. Natomiast cały układ funkcjonalny łazienki zachowałabym taki, jaki jest, bo nieskromnie uważam, że jest świetny. No, a jakbym ja miał coś zmienić, bo to było też takie pytanie, na które Kasia odpowiedziała, co byśmy zmienili, gdybyśmy robili to drugi raz, to ja bym chyba jedyne, co zmienił, to bym pierdyknął sobie więcej gniazdek w punktach, które bym chciał, i więcej punktów świetlnych. No ale to się wiadomo wiąże z kosztami, tak? No bo musicie przekuć ten sufit, przekuć ścianę, to potem zagipsować, nie? No i trzeba mieć też od razu pomysł, gdzie się będzie chciało te rzeczy mieć. No a tak jak wiecie, to wychodzi potem z życia, nie? Tak, także no słuchajcie, wszystko jeszcze przed nami. Ja jestem przekonana, że to nie jest nasza ostatnie miejsce takie docelowe. Jeżeli tak będzie, to okej, ale nie porzucamy marzeń o domu, więc... Mm.
Następne pytanie. Czym się kierowaliście przy wyborze sprzętów AGD? Uwaga! Sprzęty AGD głównie wybierałem ja. Tak. Kierowałem się ceną, zużyciem prądu, na serio, zużyciem prądu. Najbardziej energochłonne urządzenie w waszym mieszkaniu to jest lodówka, więc wolałem wydać więcej na lodówkę jednorazowo, żeby ona miała naprawdę dobrą klasę energetyczną i żeby tego prądu nie żarło. I uważam, że jest naprawdę lepiej, porównując rachunki, jakie mamy tutaj, a rachunki, jakie mieliśmy w wynajmowanym mieszkaniu na Mokotowie. No, a jeśli chodzi o tam zmywarkę, no to też, żeby była energooszczędna, żeby zużywała też mało wody. No i wiadomo, też musiał się nam podobać tak wizualnie, tak jak wybieraliśmy piekarnik, no to Kasia chciała mieć te kurki takie niedotykowe, gałeczki. Tylko gałeczki, więc takie prozaiczne te powody były, nie? Tak. No a jeśli chodzi o łazienkę, no to był prosty wybór, tak? Bo suszarka i pralka musiały być slimowane, dwie firmy, więc wybraliśmy to, które nam się podobało. Nie, jedna tylko firma miała suszarkę slimowaną. Nie, no jeszcze chyba był ten taki, ten amerykański, już nie pamiętam, Candy chyba miało. Nie, wydaje mi się, że, nam się nie, że suszarkę miało finalnie właśnie tylko Beko i dlatego je wybraliśmy. Także tak. I uwaga, ostatnie pytanie z kategorii życie domowe i mieszkanie. Kto częściej gotuje? Ja. Ja bym powiedziała, że to zależy. Nie powiedziałabym tak prosto na to pytanie. Codzienne rzeczy, obiady, no to ja częściej gotuję. Częściej chyba Andrzej, ale to też wydaje mi się, że to też zależy. W sensie takim, jeżeli Andrzej ma taki czas w pracy, że ma jej bardzo dużo, to wtedy ja wychodzę z naszej nory, czyli z sypialni, w której pracuję i robię obiad. Jest taki okres u mnie w pracy, że ja mam jej bardzo dużo, niestety już od roku taki nasilony. Chcesz powiedzieć, że od roku nie gotuję? Nie, nieprawda, bo przecież gotuję, tylko w sensie chodzi mi po prostu o to, że częściej jest tak, że to ja siedzę gdzieś przy komputerze po godzinach i a ja wtedy, się szybciej robię głodny. Więc wtedy Andrzej bierze się za obiad, bo on szybciej się robi głodny. Natomiast są takie rzeczy, które robię tylko ja i na przykład są to ciasta na różnej maści okazje i tak dalej. No. I wtedy jakby Andrzej w tym nie uczestniczy, więc nie, powiedziałabym, czasem coś napomagam, no. Że finalnie to się rozkłada tak raczej porówno. No. I uwaga, siódma kategoria. Dzieciństwo i przeszłość. O Boże, takie intymne pytanie. Jakie są wasze największe sekrety z dzieciństwa? O, to ja mogę powiedzieć o taką anegdotę. Jak byliśmy mali, to mieszkaliśmy w bloku i na dole, wiadomo, był trzepak i był taki łańcuch, żeby tam nie parkowały samochody, nie? I moja siostra skakała przez ten łańcuch i ja ten łańcuch pociągnąłem, jak ona skakała, się wywaliła okrutnie, miała potem, tam był żwir taki, więc miała mama i potem pensję tą żwir wyjmowała z kolana, a ja powiedziałem, że nie ciągnąłem tego łańcucha i mi uwierzyli. To byłeś młodszy. Ja nie wiem, czy mam jakieś takie sekrety z dzieciństwa, nic takiego nie kojarzę chyba. To co, lecimy dalej. Tak. Czy mieliśmy w dzieciństwie i jako nastolatki mieliśmy jakieś domowe zwierzęta, które chcielibyśmy opowiedzieć? Miałeś nie zwierzątka? Nie miałam nigdy żadnego zwierzątka, nawet patyczaka. O, a ja ze dzieciakach zawsze chciałem mieć psa i uwaga, co rodzice zrobili? Kupili mi muchołówkę, więc wow, porada dla rodziców. A tak potem to mieliśmy najpierw jednego kota, potem był drugi kotek. Jak mieszkaliśmy jeszcze w bloku, a potem było w szczycie, było ich najwięcej 6. No ale to były, że tak powiem, to nie były takie, wiecie, jakby moje zwierzątka, tylko takie domowe, w sensie wszystkich, nie? Tak, każdy miał swojego kota. No. Gdybyśmy mogli cofnąć czas i zmienić jedną rzecz z waszej przyszłości, co by to było? I dlaczego? Nie wiem, czy bym zmieniła cokolwiek. Wiecie, no rzeczy, które się wydarzyły po drodze, doprowadziły mnie do momentu, w którym jestem teraz, a jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda obecnie moje życie, więc no, może bym wygumkowała, wiecie, coś takiego bardzo przykrego, ale z drugiej strony, no właśnie takie rzeczy, kiedy dostajemy w dupę, to potem nas to trochę umacnia. To tak pseudopsychologicznie brzmi, ale ja wierzę, że tak jest. No więc... mi to pasuje. Pasuje mi ta odpowiedź. Podoba mi się, więc ja się też pod tym podpiszę. I uwaga, ósma kategoria, osobowość i charakter. Co w sobie najbardziej lubicie, a co najmniej? To powinniśmy tak krzyżowo odpowiedzieć? Dobra, Andrzeju, zacznijmy od tych niemiłych kwestii. Czego we mnie nie lubisz? To, że jak się denerwujemy i kłócimy, to się odcinasz i jakby ja chcę coś zmienić, a ty się odcinasz, scrollujesz telefon i mnie totalnie ignorujesz. O, to jest coś, co mnie najbardziej denerwuje. No. A mnie najbardziej denerwuje to, że Andrzej nie daje mi przestrzeni, żebym doszła ze swoimi emocjami do siebie. No, no i widzicie. A co najbardziej w sobie lubimy? Ja myślę, że w Andrzeju lubię to, że jakby
nie jest takim typowym facetem, w sensie takim, że ja go nie muszę prosić pół roku o to, żeby coś zrobił. No widzisz, bo ja nie jestem typowym facetem, nie siadam na tele pod tego, na kanapie i mówię, kobieto, przynieś mi piwo. Nie, właśnie lubię to, że Andrzej jest jakby, nie miga się od rzeczy domowych, wszystko w domu robimy wspólnie, ale jakbym miała powiedzieć, co najbardziej lubię, no to chyba no właśnie to, że jest taki słowny, że można na niego zawsze liczyć i że jest taki bardzo rodzinny. No, a Kasia jest taka troskliwa, się mną opiekuje i to lubię najbardziej chyba, nie? Weź to taki bupasek, jak mówi, i ja potrzebuję, żeby ktoś się czasem mną zajął i mnie pocieszył. Nie, no w sensie, no tak bym powiedział, nie? Tak. Ja mam takie chwile, że potrzebuję, żeby ktoś tam się mną po prostu pointeresował i się zapytał, czy wszystko jest git. No. To może to już było dla nas, tak? Jakie trzy cechy ludzkie są najfajniejsze i dlaczego? Ja lubię, jak ludzie są szczerzy, niezależnie od tego, czy ta szczerość mnie zaboli, czy nie. Wolę szczerzy / bezpośredni. To bym powiedziała, że tak. Lubię, jak są bezinteresowni. I co jeszcze? Bezinteresowni, szczerzy... No ja nie lubię, jak ludzie są fałszywi, nie? W sensie nie lubię, jak ktoś udaje i tego nienawidzę. I jak ktoś jest taki, że zawsze, że spotyka się ze mną tylko dlatego, żeby czerpać jakieś korzyści z tej naszej przyjaźni i nie daje nic z siebie w zamian, to ja tej osoby nie potrzebuję. W związku z tym mam wąskie grono przyjaciół, bo albo się jesteśmy dla siebie w dwie strony, a jak to działa tylko w jedną, to ja nie potrzebuję takich osób. No, też bym powiedziała właśnie, że lubię takich ludzi, którzy są z nami w relacji i są nią żywo zainteresowani. No. I uwaga, 9. kategoria. Codzienne życie i przyzwyczajenia. Kasia, jakie jest twoje ulubione danie? Ale to ostatnio o tym mówiliśmy. To jest ciężkie, słuchajcie, pytanie, ale to pewnie byłby jakiś makaron albo pizza. No, a ja chyba bym poszedł w steka, nie? To jest tak coś... No. Fajne steki są, super, polecam. Jak lubimy świętować nasze urodziny? No i właśnie to jest problematyczne pytanie, bo ja mam wrażenie, że my nie świętujemy za bardzo takich okazji. W ogóle bardzo często robimy sobie prezenty bez okazji, a potem jak już przychodzi ta okazja, to się okazuje, że niczego nie potrzebujemy, a robienie sobie takich prezentów na siłę czy czegoś tego nie ma sensu. Andrzej też nie lubi być centrum zainteresowania, jakby wesele było dla niego trudnym przeżyciem. Wszyscy byli skupieni wtedy na naszej dwójce, więc jakieś imprezy urodzinowe to się zazwyczaj nie wydarza. No, takie po prostu. Ja lubię takie rzeczy. Ja lubię takie rzeczy, gdzie są potańcówki i tak dalej, ale przyznaję, że żadnych takich urodzin, jakichś takich wielkich z pompą nie miałam. No, może 30 sobie taką, słuchajcie, strzelę. Zazwyczaj na co? Idzie się na jakiś obiad do rodziców albo ze znajomymi i tyle. No, sami we dwoje lubimy tak w swoim gronie po prostu wyjść na jakieś fajne jedzenie, jest coś dobrego w fajnej knajpie. Czy jesteśmy typami domatorów, czy też tak. Nie? Zdecydowanie tak, no. Tak. Ogólnie, żebyście sobie nie pomyśleli, my bardzo lubimy też aktywności różne. No, dużo robimy. Iść do teatru, jesteśmy tacy... kulturalni. Lubimy wyjść do teatru, na koncerty, spacery, stand-upy, różne jakieś takie aktywności okołokulturalne. Bardzo je lubimy, ale... No w domu jest super. W domu, to w domu. Czy wolimy psy, czy koty? Psy. No, ja też psy. Mimo, że w domu było zawsze koty, to ja zawsze chciałem mieć pieska, ale... Jakby kotki były zawsze małymi kotkami, to wtedy pewnie wybrałabym kotki. Ale kotki dorastają i potem są wredne, więc psy. No, a nie mamy teraz psa i raczej nie będziemy mieli psa, bo ja zawsze mówię, że byśmy chodzili na spacery porówno, czyli Kasia, kiedy jest ładna pogoda, jej się chce, a ja, kiedy jest brzydka pogoda i Kasi się nie chce, nie? Pewnie tak by było. No, poza tym, no wiecie, można sobie wyjechać, nie trzeba myśleć o jakimś hotelu, czy tam... Może gdzieś kiedyś, natomiast na ten moment niestety nie. No. Od kiedy trenuję z trenerem personalnym i czy jestem zadowolona? Trenuję z trenerem od marca, teraz mamy przecież... Już październik w sumie. No tak, bo jakoś od marca zaczęłaś, no. Albo no, początek kwietnia powiedzmy. Marzec albo kwiecień, no. Jakoś tak. Jestem bardzo zadowolona. Uważam, że jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to warto podjąć taką współpracę. Nie musicie jej, wiecie, jakby tak jak ja, utrzymywać długofalowo. Ale wydaje mi się, że kilka takich spotkań jest fajnym rozwiązaniem.
pierwsza kwestia to jest jakby to, że ktoś trochę nad wami czuwa. No nie zrobicie sobie krzywdy, nie? Tego, żebyście sobie siebie nie uszkodzili, korzystając z tych maszyn nieodpowiednio. Wydaje mi się, że mnie bardzo mobilizuje fakt, że jestem z kimś umówiona i że nie jest to ktoś, kogo znam. Jakby trochę, jakby łatwiej by mi było odwołać, gdybym się umówiła na siłownię z samym Andrzejem albo nie wiem, nawet z naszą sąsiadką, bo się znamy, niż kiedy jakby gdzieś tam na mnie czeka obca osoba. Poza tym to, że ktoś nade mną stoi i właśnie przez to, że się nie znamy, to, że tak powiem, nie mam takiego luzu, czuję więcej respektu, to faktycznie to jest tak, że jak Amadeusz nade mną stoi i mówi, ale jeszcze dwa, no to ja zrobię te dwa powtórzenia czegoś tam. Więc mi to bardzo pomaga, no ale jakby domyślam się, że pewnie niektórzy z was mają na tyle swoją wolę silną, że bez tego też się obejdziecie. No. I kto chce powrotu na siłownię? No ja. No. Chciałam przede wszystkim dlatego, żeby się wzmocnić. Na początku, kiedy zaczęliśmy chodzić na siłownię, to było tylko cardio. I to było wtedy po to, żeby schudnąć, natomiast na pewnym etapie stwierdziłam, że nie chodzi mi stricte o odchudzanie samo w sobie, ale też właśnie o poprawę tej takiej wydolności i siły, no bo nie oszukujmy się, jestem słabeuszem. Okay. Uwaga, kolejna kategoria, preferencje i upodobania. O, Kasia! To jest tak posiłownie. Wszystkie słodycze. Jakie słodycze są twoje ulubione? Uwielbiam wszystkie, ale gdybym miała wybrać coś, co jest moje ulubione, to pewnie będą to kinderki. O, bez kitu. Ja zawsze mi się wydaje, że jak ktoś chce mi kupić coś słodkiego, to mówię, że żelki, ale to jest taki prosty wybór, ale jakbym miał chyba wybrać, to czekolada Kinder albo te takie pomarańczki tego z Dealsa. Też są super. Te takie czekoladowe, wiecie, takie cząstki są. No. One smakują jak pomarańczowe delicje, a ja nie lubię delicji, więc nie wchodzi mi ta czekolada. Gdyby ktoś miał podarować nam prezent, to co by nam sprawiło największą radość? O kurde, no i to jest trudne pytanie, bo właśnie to jest tak, jak Kasia mówiła o tych urodzinach, nie? My sobie często, jak coś po prostu nam się marzy, no to robimy tak. Nie marzy, po prostu coś chcemy, albo nawet jak mamy jakieś takie głupie zachcianki, bo nie wszystkie te zakupy są racjonalne, no nie oszukujmy się. Ale to zazwyczaj robimy tak, żeby do tego dojść, nie? I coś sobie po prostu kupić. Ja ogólnie, jeżeli w sensie, może tak, mamy znajomych, jakby, którzy też są bardzo zapracowani i chyba najwięcej przyjemności sprawia mi to po prostu, kiedy znajdujemy wszyscy razem wspólnie czas, żeby się spotkać i to jest taka jakby to ma, ten wspólny czas wydaje mi się, że ma największą wartość, a jeżeli chodzi o prezenty, na pewno zawsze bym coś wymyśliła, słuchajcie, bo jak ktoś ma jakiś problem, żeby coś mi kupić, to ja mam w ogóle, wiecie, listę 50 rzeczy w budżecie od 10 zł do no limit i jakby zawsze coś się znajdzie. Tylko jakby, czy to jest takie istotne? No nie. Czy to by mi sprawiło największą radość? Na pewno radość jakąś tak, ale czy największą? O, ja wiem, jaki Kasi chyba z takich prezentów sprawiło mega radość i mnie to totalnie cieszyło, kiedy sobie o tym myślę i widzę zdjęcia z tej chwili, to jak Kasia dostała samochód. No to był prezent? To była decyzja, no ale jakby ogólnie rzecz biorąc to było tak, o Kasia, kupiłem ci samochód i Kasia ma tam zdjęcie, jak już przyjęliśmy, odebrali ten samochód, przyjechaliśmy nim do domku i masz zdjęcie, jak pierwszego dnia posiadania wsiadałaś do niego i masz takie fajne zdjęcie i to jest super, bo widać, że jesteś taka uchachana, że wiesz, no fajne. Tak, no miałam problem z jazdą autem, ale odkąd mam swój samochód, to się bardzo z jeżdżeniem polubiłam i już się tego tak nie boję. Uwaga, i kategoria pytanie specjalne. Co jest waszym największym koszmarem? Największym koszmarem to są chyba takie lęki dotyczące przyszłości. Moim największym koszmarem są rzeczy, na które ja nie mam wpływu. Ja jakby lubię mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, ale nie zawsze ją mam. Jakbym sobie miała pomyśleć, nie wiem, że teraz ktokolwiek z naszych bliskich miałby zachorować czy coś, no to spazmów dostaje. Jakby możecie mieć wszystkie pieniądze świata, ale nic wam to nie da, kiedy zachorujecie, więc to jest chyba coś takiego, co co najbardziej jakby by mi zryło banie i by mnie najbardziej wystraszyło. Mi czy komuś z moich bliskich groziłoby coś poważnego, a tak poza tym to... No, ja się zgadzam, ja nienawidzę lekarzy. Wszystko jest, słuchajcie, do przepracowania. Jeżeli macie jakieś
traumy, lęki albo jakieś inne rzeczy, które Was bolą, które warto przepracować, naprawdę bardzo polecam wszystkim skorzystanie z pomocy psychologa. Ja osobiście uważam, że każdy z nas ma nad czym popracować, nawet jeżeli pierwotnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ja się zgadzam, nie? Ja mówię, że ja nienawidzę lekarzy i jakby mi się coś działo, to jest takim trochę, w sensie musi mi noga odpaść, żebym się zdecydował, że okej, idę do lekarza, ale tak jak ostatnio miałem duże te problemy z brzuchem, to już mnie też to strasznie martwi. No, ale musiałam cię zmuszać, żebyś poszedł na badania. Więc nie lubię tego i też chyba największy lęk, że coś się po prostu będzie działo ze zdrowiem, nie? No to jest przerażające, no. I uwaga, pytanie ostatnie, takie specjalne, Kasia, dla ciebie. Czy zaśpiewasz kiedyś coś tutaj na kanale? Jest film na kanale, słuchajcie, gdzie ja śpiewam. Nie powiem, żebym była jakoś specjalnie dumna z tego wykonu. Serio? Jaki? Tak, jak był koncert charytatywny w klubu kawiarni. A, pamiętam, fajne. To z Tomkiem, co byliśmy z Jerrym, nie? Tak. I taki film na kanale jest. Możecie tam usłyszeć dwie piosenki w pełnej ich okazałości. Tam śpiewałaś Adele i coś jeszcze? I Miley Cyrus. Więc taki film faktycznie jakby już jest. Z tym śpiewaniem, słuchajcie, to jest trochę tak, że ogólnie ze mną jest tak, że ja jestem swoim największym krytykiem i z jednej strony dużo marzę, a z drugiej strony potrafię sobie jak nikt inny podcinać sama skrzydła. I ja mam tak właśnie, że przez to, że jestem bardzo krytyczna i mam bardzo duże wymagania, to ilekroć robiłam jakieś podejścia do tego, żeby coś sobie nagrać, nawet tak wiecie, dla siebie, to finalnie jestem potem z tego bardzo niezadowolona i zawsze mam jakieś ale i ciężko mi się zmobilizować, żeby coś takiego fajnego tutaj udostępnić, chociaż nie powiem, bo bym chciała, bo śpiewam odkąd pamiętam i to by było super mieć jakąś taką pamiątkę. No, jakiś taki fajny wykon. A czy zaśpiewam tu coś kiedyś? Na pewno jakiś czas temu śpiewałam Wam cup song tak spontanicznie i wydaje mi się, że wyszło to fajnie. Pojawiły się potem pod filmem miłe komentarze, za które bardzo Wam dziękuję. No. The story of my life, I take a home, I travel night to keep you warm in time. It's frozen. Tak, to była Story of My Life by One Direction. Nie oceniajcie proszę tego wyboru, to mi przyszło teraz do głowy. Często to śpiewam pod prysznicem, słuchajcie, bo jak echo w kabinie działa, to dobrze wchodzi. Także Andrzej ma czasem przekichane, jak biorę prysznic, nasi sąsiedzi też. No, ale takie życie w bloku, moi drodzy. No i co, i to koniec pytań. Słuchajcie, ten film jest masakrycznie długi, ma 52 minuty, ale puścimy go w takiej okazałości. Odpowiedzieliśmy na wszystkie Wasze pytania, które się pojawiły pod filmem. Gdyby pojawiły się jakieś kolejne, to zachęcam do zadawania ich w komentarzu, albo Wam odpiszemy, albo może kiedyś pojawi się jeszcze jakiś taki film u nas na kanale, bo to nie jest tylko mój kanał. Pamiętajcie o tym. Andrzejek jest jego nieodłączną częścią. I co? Kończymy? No, pamiętajcie, żeby nam zostawić łapki w górę. Komentarze. I możecie kliknąć dzwoneczek i nawet możecie kliknąć gdzie? Subskrypcji. Subskrypcję. Mm-hmm. Zachęcamy Was bardzo do tego. Daje nam to bardzo dużo radości. No, fajnie jest. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!